Przed nami ligowe spotkanie, na które zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W lidze każdy mecz jest ważny, bo stracone punkty czasem ciężko jest odrobić. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zobaczymy ich w klasycznym 5-3-2. Nacisk stawiają na obronę, aż pięciu defensorów w składzie. Druga linia solidnie skonstruowana może zarówno wspierać obronę, jak i wspólnie z bocznymi obrońcami inicjować akcje zaczepne, które wykończą dwaj klasyczni napastnicy. Trener Newcastle United zdecydował się ustawić zespół w taki oto sposób. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Sędzia gwizdkiem rozpoczął spotkanie. Alex Hunter. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Matrici. Świetnie, prostopadle. Akcja zatrzymana. W ostatniej chwili przejęli. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Przy piłce Hunter? Ależ wspaniale! Newcastle wznowi grę z rzutu rożnego. Alex Hunter! No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Danny Williams w natarciu. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Anita. Już blisko pola karnego. Hunter! Świetnie interweniuje. Będzie okazja dla Newcastle, rzut rożny. Przy piłce Hunter! Szkoda! Niecelny ten strzał. Ale główkował naprawdę nieźle. Blisko pole karne, może strzelać. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Spójrzmy, dośrodkowanie. Matrici! Gol, kapitalna sytuacja wykorzystana i dzięki temu prowadzą.
Ależ Newcastle dał nam piękną bramkę. Jest na co popatrzeć w powtórce. Piłka leci w pole karne. Przepiękna bramka. Prawda, ale najpiękniejsze było to precyzyjne dośrodkowanie. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuło. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Powinno być groźnie. Rzut rożny dla Newcastle. No, piłkę odebrał i stracił. Znowu mają rzut rożny. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. Wybił tę piłkę głową na aut. Hunter? Ważne, że nie jest osamotniony. Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Przejęli piłkę. Danny Williams daje sygnał do ataku. Dobrze próbował, ale stracił. Williams. Hunter przy piłce. Newcastle, zobaczmy, co z tego wyniknie. Jest okazja do strzału. Piękna interwencja. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Dobra pozycja do oddania strzału. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Anita. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Po pierwszych 45... Zespoły rozpoczęły drugą połowę. Hunter zabiera się z piłką do przodu. Dobrze. Może zdecydować się na strzał. Świetnie. Brawa dla bramkarza. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No, już blisko pole karne. Interesująco. Alex Hunter! Cóż za akcja, niesamowity dribbling między obrońcami, lecz to minimalne, niecelne kopnięcie na bramkę zatarło całe wrażenie. Może już nie mieć tak dogodnej sytuacji. No. Gwizdek, rzut wolny. Diame. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ładne wejście, przejęcie piłki. Matrici. Right Huntera, może coś z tego być. Dobre dogranie. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Przechwyt, ale nie opanował.
Hunter włączył piąty bieg. Ma trochę miejsca na strzał. Jest bramka Huntera. To bramka jak najbardziej zasłużona. Po tylu strzałach przy takiej przewadze w końcu musiała paść. Na pewno. Górują dziś nad rywalem pod każdym względem. Grają swobodnie i dyktują warunki. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. No, kto przejmie tę piłkę? Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Robi się niebezpiecznie. No, nie mogą się przebić. Alex Hunter. Butcher. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Od rzutu z autu rozpoczną grę. No, prawie, ale nie opanował piłki. Nie ryzykował, dostrzegł szansę wybicia piłki i wykorzystał ją. No, może być groźnie. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Ma możliwość zagrania do kolegi. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Dośrodkowanie. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Butcher. W ostatniej chwili przejęli. Alex Hunter. Atak Newcastle. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Diame! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. To się nazywa dobra zmiana. Ledwie wszedł na murawę, a już posłał piłkę do bramki. Mamy podwyższenie wyniku i tak już było właściwie po meczu, ale trener na pewno będzie zadowolony, że jego drużyna gra do końca. To już jest knockout. Pozostaje czekać, aż sędzia litościwie zakończy to spotkanie. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Hunter zabiera się z piłką do przodu. Diame! Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Kapitalny strzał. Popatrzmy tuż nad ziemią. Jak widać, bramkarz nie dał rady zatrzymać piłki. I proszę, kolejna bramka dodana do tej ogromnej przewagi. I to w doliczonym czasie gry. No, już zaraz skończą się te męki przeciwników. 4-0. Newcastle United zwycięzcą w dzisiejszym meczu. A goal for you today, Alex. Tell us about it. Well, it's the tactics that help create the goals, and the gaffer was spot on with that part. Makes our lives that much easier. It's been a nice spell of form for you, Alex. What are you doing differently? I've just been playing my role for the team out there, really. We've each got a job to do, and as long as we all do it right, I think we can keep this form going. A well-placed pass for you today, Alex, and a goal for your side. Oh, it's always great to see a mate score like that. There's nothing like scoring one in the Premier League. It's a banging feeling. And that'll do, I think. Thanks, Alex. Anytime.